Dzisiaj obydwa teksty są takie, że na każdym można by rekolekcję zbudować, więc rzecz jest niebezpieczna. Pierwsze czytanie można przeczytać w takim kluczu bardzo zasadniczego pouczenia na temat ewangelizacji, bo to jest moment, wydarzenie, po którym nastąpi drugi kerygmat głoszony przez Piotra. Więc to jest rzeczywiście moment bardzo ewangelizacyjny i warto wydobyć z tego kilka takich rzeczy jako swego rodzaju wykrzyknik przy tym wszystkim, co było opowiedziane tam, także i tu na tych naszych rekolekcjach. Pierwsze widzimy znak, nie? Znak, który po stronie ludzi wygeneruje pytanie. Ponieważ Piotr i Jan dokonali ewidentnego znaku, nie? Zbiegną się ludzie w Jerozolimie i będą chcieli szukać wyjaśnienia. Skoro padnie pytanie, Piotr będzie też dawał odpowiedź. To jest bardzo ważne, nie? Żeby... Przepraszam, że tak to powiem, ale powiem tak dość brutalnie. Znaczy, nie wpychać się z kerygmatem bez pytania. To nie każdy może się z tym zgodzi, ale nie bez powodu Paweł VI mówił o tym, i to było dzisiaj przypomniane przez Andrzeja, że początkiem ewangelizacji jest świadectwo. Bo świadectwo ma to do siebie, że generuje pytania. Dlaczego tak postępujesz? Co ci każe w ten sposób się zachowywać? I jeśli to pytanie padnie, to jest już połowę roboty za nami, bo wtedy rzeczywiście można ogłosić Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Kłopot nasz jest taki, myślę, że nam ludzie nie zadają pytań, a my nawet nic takiego nie robimy, żeby nam zadawali, bo najlepiej to by było się tak zlać ze wszystkimi ludźmi, żeby nie było odrobinę czegoś, co nas od nich różni. Nie? Jak nas nic od nich nie różni, skąd mają się wziąć te pytania? Nie? Jest potrzebny mocny znak. Mocny znak tak naprawdę, to jest, też dzisiaj to padło i to z niejednych ust, mocny znak to jest znak miłości bliźniego. Nie? To mnie zawsze uderzało, jak oczywiście po apostołach pierwszymi, którzy głoszą kerygmat w Dziejach Apostolskich, to są diakoni, ci, którzy są z siedmiu. Nie? To jest Filip, to jest Szczepan. Nie? Właściwie można by się nawet zdziwić, nie? Mieli być do diakoni stołów, a oni przepowiadają i to przepowiadają ostro, mocno, zdecydowanie kerygmat głoszą. Nie? Ktoś powie, nie do tego w ogóle byli święceni przez apostołów. No nie, ale jeśli oni weszli w tę całą rzeczywistość, którą my nazywamy Caritas i są w tym czytelni, nie? To są znakiem, no to rodzą pytania. Wtedy muszą odpowiedzieć na to pytanie, co się dzieje. Więc świadectwo jest czymś bardzo ważnym, bo ono otwiera możliwość głoszenia słowa przez to, że pada pytanie. To jest pierwszy element. Drugi, widać wyraźnie, jak ewangelizacja jest dziełem całego Kościoła. Piotr i Jan, jak pokażecie gdzieś w Dziejach Apostolskich jednego apostoła, który głosi Ewangelię sam, no to dokonacie pewnie jakiegoś cudu albo rzeczy niesłychanej. No, stare chłopy, ale chodzą dwójkami. I charakterystyczne, że właśnie jest ta dwójka otwierająca Dzieje Apostolskie, to jest Piotr z Janem. To pod wieloma względami jest charakterystyczne, bo to pokazuje po pierwsze, że to, co głoszą innym, najpierw się dokonało między nimi, bo tych dwóch się musiało gdzieś po drodze ze sobą pojednać. Wcale znowu nie było im tak zawsze wesoło.
Nie? Owszem, kumple ze spółki rybackiej, ale może właśnie dlatego, że dobrzy starzy znajomi, no to potem był taki moment bardzo ostrej rywalizacji, kto pierwszy, kto drugi. No, szczyt wszystkiego to jest oczywiście ta Ewangelia, Jan z Jakubem do Jezusa, jeden po prawej, drugi po lewej. Nie? Niby zawsze w trójkę chodzili, no tylko że Jezus ma dwa krzesła po bokach. Nie? Jedno jest dla Wiesia, a drugie jest dla Piotrka. I koniec, Mariuszek wykolegowany. A tak się dobrze zapowiadał sekretarz sekretariatu, nie? Wydawałoby się, może wyżej będzie siedział. Nie? No to jest, Piotr też tak miał w tej trójce niby najwyżej notowane akcje. Dwóch go wysadziło z siodła. Nie? A potem jest ta scena niesamowita, jak Jan przepuszcza Piotra przed sobą do grobu. To nie są tylko proste fakty. Za tym się kryje pewna historia duchowa tych ludzi. Nie? Oni mają iść głosić to, co jest właśnie istotą chrześcijaństwa, miłość bliźniego. Oni muszą mieć własne doświadczenie tego, co znaczy pojednanie, wybaczenie. Nie? Istotne. Ale w przypadku, i to jest, wiecie, to mnie uderzyło bardzo, bo w Dziejach Apostolskich dochodzi do przesunięcia w parach. Jak się czyta zestaw dwunastu w Ewangeliach, to Piotr jest zawsze z Andrzejem. Piotr i Andrzej, Jan i Jakub. Znaczy liczą się więzy te rodzinne, nie? Z domu wyszli bracia. Natomiast nie, tu jest Piotr i Jan, Jakub i Andrzej. Jest przesunięcie, to okazuje się, że są więzy, które odkrywają w Chrystusie, w Kościele, które są w niektórych sytuacjach podstawowe, bardziej podstawowe niż to, że jesteście krewnymi z natury. W tym wypadku jeszcze jest coś więcej. Taki niesamowity tekst Baltazara, który objaśnia tych dwóch w ten sposób, że Piotr to jest w gronie dwunastu ten, który obrazuje urząd, a Jan w gronie dwunastu to jest ten, który obrazuje charyzmat. Przez długie, długie wieki w kościele Jana się pokazywało jako pierwszego w kościele mnicha. To zwłaszcza Kościół Wschodni kochał pokazywać Jana jako pierwszego mnicha. Pierwszy charyzmatyk. Nie ma go tutaj w tym gronie. Nie, nie, żaden z was nie jest pierwszym charyzmatykiem. Pierwszy był Jan Ewangelista, nie? Jan Apostoł. Pierwszy charyzmatyk i pierwszy mnich w kościele. Więc urząd i charyzmat razem, nie? I dzieje ich pokazują razem, a pierwsze, kiedy są razem, to jest właśnie tajemnica paschalna Jezusa, nie? Tam są razem. Razem idą po tym, jak Jezusa pojmano, nie? A potem razem biegną do pustego grobu. A potem jest ta scena niesamowita, kiedy właśnie też oni są razem nad Jeziorem Galilejskim i uderzające, że Piotr ma tyle w sobie zdolności, żeby posłuchać tego charyzmatyka, który mówi, to jest Pan. Nie, nie pierwszy raz i nie ostatni, jak charyzmat coś wcześniej zrozumiał od urzędu. Absolutnie. Ale absolutnie, że tak. I to, że oni idą razem, jest dla nas niesamowitą lekcją, bo my to niby wiemy, że Kościół jest zbudowany na apostołach i na prorokach, bo to w końcu każde Pismo Święte czyta, nie? I my wiemy, że jest urząd i charyzmat i że to są dwie nogi. No, dobrze by było, żeby jakoś były mniej więcej tak równe. Nie? Bo jak jest jedna noga, to Norwid mówi, nie? Jak jest jedna noga jak oś globowa, a drugiej prawie nie ma wcale, to człowiek nie wygląda na istotę boską, tylko na jakąś śmieszność. No my sobie na tę śmieszność pozwalamy i mam takie wyczucie, że właściwie z obu stron sobie na to pozwalamy. Znaczy, każdy sobie może pozwolić. Urząd sobie może pozwolić i myśleć, że wypełnia całą rzeczywistość Kościoła. Charyzmat oczywiście też sobie na to może pozwolić. Nie? A na co mi ten biskup? Nie? Piotr i Jan, urząd i charyzmat, razem, nie? Razem w ewangelizacji, nie? Razem do wspólnego celu, a przede wszystkim razem, wiecie w co,
razem w godzinę dziewiątą. To nie jest żaden przypadek, że ten znak dokonał się o godzinie dziewiątej, czyli o piętnastej. Godzina dziewiąta, biblijna, to jest nasza godzina piętnasta. To jest godzina śmierci Jezusa. Oni wchodzą na modlitwie w godzinę śmierci Jezusa, w dzieło paschalne Chrystusa. I wchodzą razem i jakby poruszają się wewnątrz tej godziny. I ten znak, ten cud, a potem też i cały kerygmat, który Piotr wygłosi, jest w obrębie tej godziny, nie? Czyli w obrębie działania Pana Boga. Jeśli wchodzimy w godzinę Jezusa, nie, to pytamy się tak naprawdę o to, czego On chce, czemu służy Jego dzieło, nie, jaka jest Jego misja, jakie jest Jego działanie aktualne. Nie. Zobaczcie, ile my mamy takiego w ogóle czasu na takie rozeznanie. Nie. Czego Jezus Chrystus chce? Nie, dla Kościoła w Polsce, nie wiem, dla diecezji krakowskiej, dla tej innej, kolejnej małej wspólnoty, parafii. Czego chce, jakim jest zamysł Jezusa Chrystusa, jaki jest sens, jakie jest przełożenie Jego godziny, tej godziny 15, jakie jest przełożenie Jego godziny na życie tej konkretnej wspólnoty, nie? Na potrzeby tych konkretnych ludzi, które On zna i próbuje im wyjść naprzeciw. Nie? Żebyśmy wchodzili razem w godzinę Jezusa. Nie? To razem nie jest tylko kwestia poumawiajmy się, co kto potrafi zrobić. Nie? A to jest to, cośmy mówili już wcześniej. Jakie my mamy wspólnie rozeznanie co do Pana Boga? Co? Jakie jest nasze wspólne Jego doświadczenie? Co my o Nim wspólnie wiemy? Wejść w Jego godzinę, znaczy odnaleźć się w samym środku Jego działania. To nieraz, na pewno każdy z nas nieraz słyszał, co innego jest robić dzieła dla Pana Boga, a co innego jest uczestniczyć w Jego działaniu. Dla Pana Boga można robić kupę rzeczy, pod którymi On się nie podpisze. Natomiast człowiek ma przekonanie, że robi to absolutnie dla niego. Nie? Jak mu będziecie próbować tłumaczyć, że nie, to wam nie uwierzy. No, no i potem jest to niesamowite, przepiękne potwierdzenie naszych rekolekcji. Już lepszego nie ma. Nie da się wymyśleć. Co mam, to ci daję. Co mam, to ci daję. Nie, nie ma srebra ani złota. Akurat był bez kasy był wtedy Piotr, natomiast miał w sobie doświadczenie czego? Bycia podniesionym w życiu. Nie mam srebra ani złota, ale to, co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka. Nie? Jest w niektórych tekstach dosłownie wstań i chodź. Nie? Wstań i chodź. Egeire. Egeire, podnieś się ze snu, nie, wstań, bądź wskrzeszony, wstań i chodź. Piotr to ma, to co mam ci daję. Piotr nie jest tym całym Davidem Copperfieldem czy kimś tam, nie, że ma różdżkę czarodziejską i dotknie gościa, to wstanie. Nie, nie on ma... On ma doświadczenie tego, że Jezus Chrystus potrafi cię dźwignąć, nie? Ze śmierci. I ponieważ je ma, to na to otwiera tego człowieka w imię Jezusa Chrystusa. Nie? W imię, czyli imię to jest osoba. Czyli Piotr mówi, nie ja to sprawiam. Jezus Chrystus, On, osoba Jezusa Chrystusa ma moc postawić cię na nogi. Wstawaj i chodź. I Piotr mówi o tym z całą pewnością, bo tego doświadczył, bo go Chrystus dźwignął ze znacznie gorszej choroby, niż przeżywa ten człowiek przy pięknej bramie do świątyni. Piotr zna moc Jezusa Chrystusa w odniesieniu do siebie. Co więcej, jak dalej czytać ten kerygmat, nie?
Jest niesamowity ten kerygmat, drugi kerygmat Piotra. Sięgnijcie sobie do niego. To Piotr przeprowadza właściwie analogię nie między sobą a tym biedakiem chromym, tylko między Jezusem a tym chromym. Że pokazuje mu, że Jezus jest tym, którego Ojciec dźwignął. Ojciec podniósł swojego syna i teraz w imię Jezusa podniesie także tego gościa. Czyli to wydarzenie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem dla każdego. Nie, nie jest dla Jezusa wyłącznie. Nie? Jest wydarzeniem, w które Chrystus wciąga wszystkich, nie? Którzy potrzebują powstania z ziemi. Nie? Ojciec chce wszystkich dźwignąć. I tam jest właśnie, to jest śliczne, bo powód, dla którego Ojciec chce dźwignąć tego chromego, jest ten sam, dla którego dźwignął swojego syna. Tam jest Jezus nazwany chłopcem. Nie? Puer. Dla Ojca, dla Boga Ojca, Jezus Chrystus jest nawet można tak nie tylko synem, ale takim synkiem drogim. Nie? Takim, wiecie, no, gdzieś tam goni ten mały. Taki, nie? No jak go nie podnieść, jak się wywróci, nie? Lecisz od razu, co? Staw. No, ale to jest, nie? Między Bogiem a Jezusem jest ten. Swojego chłopca podniósł. Ogłosić człowiekowi to, że Bóg go chce dźwignąć nie dla innych powodów, tylko dlatego, że jest jego ojcem. To jest gdzieś pokazanie tak Boga, jak go pokazuje Pan Jezus, nie? Który objawia Boga właśnie jako tatę. Jako tatę. Więc to, na co zwraca uwagę José Prado, jak żeśmy te, razem z nim prowadzili rekolekcje w Nałęczowie. On tak opowiada o tym, ale dlatego, że ma to też w sobie. To jest właśnie dokładnie to, nie? Co mam, to ci daję. Nie? José, jak mówi o Panu Bogu jako o tacie, jest cały po prostu taki. Nie? No i on zwraca na to uwagę, że w Starym Testamencie Bóg jest nazywany Ojcem i to wielokrotnie, kilkadziesiąt razy jest nazwany Ojcem w Starym Testamencie, ale nigdy nie jest nazwany Abba, nie? Tata. Tata to jest pomysł Pana Jezusa. Pomysł. To jest objawienie imienia Boga, nie? Które daje Jezus. Z Ewangelii właściwie tylko dwie krótkie rzeczy na koniec. Można by znowu strasznie dużo mówić, ale nie, już nie. Jedna to jest ta, że wiara jest sprawą oczu, rozumu, ale ostatecznie serca. Bo oni idą, są niewidzący. Wiara jest wzrokiem. Nie? To jest jeden z podstawowych wymiarów wiary w Piśmie Świętym. Nie? Nie widzą, nie rozpoznają, ale też nie rozumieją. Więc trzeba im oświecić umysły, żeby rozumieli Pisma, ale ostatecznie Jezus mówi, wasze serca są nieskore, czyli poruszają się strasznie wolno. Nie? Dlatego im też podgrzał to serce, po tym jak z nimi rozmawiał. To oni mówią, że serce zaczęło w nich pałać, nie? Bo było tak spowolnione, nie? Że bieda. I naraz ono dostaje właściwych obrotów, nie? Rozgrzewa się. No bo to znaczy, że wiara przez wzrok i rozum musi zejść do serca, dlatego że chodzi o spotkanie z osobą. Nie? Chodzi o spotkanie z osobą. Nie chodzi o teorię, nie chodzi o ideologię, nie chodzi o zasady, nie chodzi o przykazania, nie chodzi o wartości tym bardziej. Nie? Chodzi o spotkanie z osobą i dlatego wiara musi zejść do serca. Ostatecznie jest stosunkiem serca do serca. Nie? Zobaczycie, myślę, że nieraz żeście już to zobaczyli, że wbrew pozorom wcale nie łatwo jest się człowiekowi na ten wymiar otworzyć. Nie?
Ja mam szczęście, niewątpliwe szczęście. Od kilku lat na początku roku prowadzi rekolekcje dla ludzi zjeżdżających się do Lasek, więc do miejsca bardzo szczególnego w kościele w Polsce, jakim są Laski. No i przyjeżdżają tam zwłaszcza przedstawiciele KIK-ów z całej Polski. KIK to KIK, nie? To jest inteligencja katolicka. Słuchajcie, 3/4 z tych ludzi jest takich, że ja bym nie życzył naszym Piotrkom na razie do nich przepowiadać, nie? Bo jak chodzi o teorię, to oni was czapką przykryją. Jak chodzi o wiedzę, jaką oni mają na tematy wiary, Kościoła, jakby to na człowieka spadło, to by zabiło po prostu. Jak ktoś nic innego w życiu nie robi, dorosłym w swoim życiu, nie? Dojrzałym, świadomym, tylko studiuje, czyta, spiera się z innymi, broni, jest apologetą takim, że hej, nie? To naprawdę ci ludzie strasznie dużo wiedzą. I te rekolekcje całe nie są po nic innego, tylko po to, żeby weszli w relacje z osobą. I to dla tych ludzi nie jest proste. Aż do zdumienia, jakie to jest trudne. Żeby przejść na poziom serca, to znaczy osoby, to znaczy wnętrza. Nie? Nie tylko rozum. To nie oznacza nierozumność, bo miłość jest rozumna. Więc ta kolejność jest dokładnie taka. Oczy, rozum, serce. No, miłość nie jest nierozumna, nie jest nieracjonalna. Ale nie wystarczy sam rozum. To jest jeszcze za mało, nie? Znać te wszystkie konstrukcje, nie? 5 dróg Tomasza z Akwinu. Jeszcze dowód Anselma z Canterbury, a jeszcze nie wiadomo co, nie? Proszę bardzo. I możesz mieć tę wiedzę nabudowaną. No. I ostatnia rzecz, na którą zwracam uwagę, nie wiem, do mnie, to bardzo przemawia do mnie w tej Ewangelii. Wiecie, czym oni są najbardziej przerażeni? Tych dwóch. Na tą możliwością, że on zmartwychwstał. Nadto nasze niewiasty przeraziły nas. Były rano u grobu, powiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, że on żyje. No to oni z tej Jerozolimy chodu. Mogłoby się wydawać, że oni uciekają, dlatego że się boją, że podzielą los Jezusa. Jezusa zabili, teraz ich zabiją, nie? Nie. Oni uciekają, bo ich przeraziło orędzie kobiet. Przyszły, powiedziały, żyje. Powiedzieli nam to aniołowie, żyje. Nie pierwszy taki przypadek w historii zbawienia, nie? Na coś czekasz, jak przychodzi, to uciekasz. To słowo Emaus znaczy ciepłe źródła. Jak się o tym dowiedziałem, to mi się to wreszcie zamknęło w całość. To są goście, którzy uciekają do Bukowiny z Krakowa. Nie? Znaczy, wejdę sobie do tego baseniku, który ma tam te 28, może 38 stopni, siądę sobie, będzie cieplutko i to wszystko wreszcie ze mnie zejdzie. Ten cały Jezus z Nazaretu i ta historia, która niby była taka ważna, ale to już, wiecie, kosztowało mnie już za dużo, niech to wreszcie zapomnieć. Zmartwychwstał. Nie mówcie. Nawet nie mówcie, że zmartwychwstał. A nuż to jest prawda, co? To jest dość przerażająca okoliczność. Że jednak tak, nie? Że to jednak, że może się okazać, że ta jego śmierć to nie był koniec. I że jesteśmy na początku drogi. To jest fantastyczne, ale to jest do zrozumienia, że ktoś się może tego przestraszyć. Jak się wydarza, ma się przestraszyć. Nie. Decyzja na to, żeby pójść ze zmartwychwstałym, nie wycofywać się, nie uciekać. Droga z Jerozolimy jest drogą niewiary. Droga do Jerozolimy jest drogą wiary. Nie? A już
droga z Jerozolimy do Emaus, do ciepłych źródeł, żeby sobie wdychnąć, to już jest najciekawsza z możliwych sytuacji. Ale to może być tak, nie, że jak człowiek jest postawiony przed taką perspektywą, że jednak, że możesz zmartwychwstać z Jezusem, to w nas może być taka pokusa, dajcie mi już święty spokój. Dajcie mi już święty spokój. Dajcie mi basen z ciepłą wodą. A nie mówcie mi, że to jeszcze może się odkręcić, że jeszcze może być inaczej, że ja mogę z tego grobu wyjść. Lepiej to do tego grobu nalać tę ciepłą wodę. Nie. Żeby się człowiek w nim dobrze poczuł i sobie przysnął. Nie. Nie dać się przerazić możliwością zmartwychwstania z Jezusem. Nie uciekać od tej możliwości. No to tyle. Mam poczucie, że złamałem wszystkie zasady podpowiadane przez papieża Franciszka. Pociesza mnie tylko to, że ostatnio dostaliśmy, nie wiem, czy wy już też dostaliście, czy tylko biskupi, dostaliśmy taki nowy dokument na temat głoszenia homilii i on ma 100 kilkadziesiąt stron. I pierwszy komentarz w gronie episkopatu był taki, że na to, żeby napisać o homilii, która ma być 7-minutowa, trzeba było napisać dokument 150-stronicowy.